piękny ogród, tak wielu z nas o nim marzy, o ogrodzie rajskim, który jest ukojeniem dla oczu, dla duszy i jednocześnie nie wiedząc, jak się do tego zabrać, jak w ogóle zacząć tworzyć tego typu przestrzeń wokół siebie. I ten dzisiejszy odcinek będzie właśnie o tym, jak w kilku krokach stworzyć sobie taki ogród, ogród naszych marzeń. Ja się tu, słuchajcie, rozbiorę z rękawiczek ogrodowych, przerwę pracę i szybciutko Wam opowiem, co należy zrobić, żeby taki ogród wokół siebie stworzyć, niekoniecznie w jeden rok, bo to raczej będzie nierealne. Zresztą tworzenie ogrodu to jest ogromna przyjemność, ale opowiem, co możemy zrobić, żeby ogród na miarę własną, na miarę własnych marzeń wokół siebie zorganizować. Zaczniemy od określenia stylu. Musicie najpierw określić ten styl, który najbardziej Wam odpowiada. Czyli wybieramy najpierw ogród, w którym czujemy się najlepiej. Można to zrobić przeglądając, no teraz social media, jest bardzo dużo różnych zdjęć. Od razu będziecie wiedzieli, które klimaty są Wasze, a które nie za bardzo. I dopiero z taką wiedzą ruszamy po zakup roślinek i porobienie nasadzeń. W mojej ocenie piękny ogród to taki ogród, który o każdej dosłownie porze roku potrafi nas zaskoczyć i zachwycić. Choćby wybarwieniem liści, obfitym kwitnieniem, kolorystyką łodyg czy gałęzi. Kiedy więc będziecie go tworzyć, tak dobierzcie rośliny, by cieszyły Wasze oczy zarówno wiosną, latem, jesienią, ale i zimą. Wiosenne królowe, no to oczywiście są magnolie, różaneczniki, ale również i bratki, które osobiście bardzo lubię i w pierwszych, cieplejszych miesiącach świetnie udekorują nam rabaty. Latem nie sposób będzie obojętnie przejść obok kwitnących lilii, róż, powojników czy bylin. Jeszcze nie raz będę Was namawiała, by wprowadzać do ogrodu rośliny kwitnące. Jesienią możemy podziwiać zapierające dech w piersiach hortensje, dalie, które wprowadzają wtedy do ogrodu bardzo dużo różnych kolorów i na przykład rozchodniki. No i cieszyć oczy wybarwiającymi się na wszelkie odcienie ognistej czerwieni czy pomarańczy, liśćmi pnączy czy krzewów. Złoto, czerwień, pomarańcz to będą nasze jesienne ogrodowe skarby. Zimą oczy mogą cieszyć wszelkie rośliny zimozielone lub gałęzie w ciekawym wybarwieniu, na przykład derenia. Piękny ogród to ogród zapraszający nas w podróż do krainy natury i ogród, który pozwala nam się również zrelaksować. Dlatego tak ważną kwestią jest kwestia stref, które wygospodarujemy w różnych częściach ogrodu, które pozwolą nam się zrelaksować i odpocząć. Prawda, nawet ptaszki potwierdzają. Te strefy relaksu bardzo mocno związane są z architekturą ogrodową, czyli z takimi elementami ogrodowymi, które pozwolą nam na relaks i są to na przykład ławeczki ogrodowe, leżaki, stoliki, fotele czy pergole. W Brico Marché znajdziecie bardzo bogatą ofertę wszystkich tych elementów. Planując nasz raj na ziemi, warto pomyśleć o planach i warstwach, czyli pomyśleć, co nasze oczy zobaczą w pionie, ale również w głębi. Ja się tak trochę śmieję, że projektując ogród, trzeba myśleć o nim trójwymiarowo. Czyli sadząc rośliny, warto to robić od parteru aż po duże wysokości. Obwódki rabat, na przykład w postaci trzmieliny, plany wyższe, na przykład w postaci krzewów lub bylin, które też przecież mogą mieć różne wysokości i różne pokroje. W końcu zamykamy plan w postaci drzew, wyższych lub niższych. Jeśli jeszcze do tego połączycie te rośliny na zasadzie kontrastu kolorystycznego, na przykład zieleń bardzo jasna, wpadająca wręcz w żółte tony, z zielenią błękitną w odbiorze albo z czerwieniami i roślinami kwitnącymi, możecie być pewni sukcesu ogrodowego. Ja bardzo lubię w ogrodzie kontrastowanie, wybarwieniem, kolorami, mocą barwy. Myślę, że jeszcze nie jeden raz o tym w odcinkach ogrodowych będę opowiadała. Na koniec zostawiłam taką bardzo praktyczną poradę dotyczącą funduszy. Jeżeli nie macie funduszu, żeby od razu zrobić wszystko, zacznijcie od jednej rzeczy, wyznaczcie jeden kącik na przykład w ogrodzie, jedną rabatę, ale zróbcie ją od początku do końca tak porządnie i zastosujcie zasadę powielania, czyli takiego komponowania naszej rabaty czy też zakątka ogrodowego, gdzie użyjemy powtórzenia roślinnego. Czyli nie będziemy kupowali pojedynczych wielu roślinek, ale kupimy za to na przykład 10 funki, 6 hortensji,
8 rozchodników, 8 trzmielin, tak by wizualnie rośliny te ze sobą na tej naszej rabacie korespondowały, żeby mogły troszeczkę ze sobą pogadać. Z daleka będzie to sprawiało bardzo harmonijne wrażenie. Takie działanie i taki dobór roślin, właśnie polegający na owym powielaniu konkretnej roślinki, sprawi, że nasza rabata od początku będzie świetnie wyglądać i w ogrodzie od razu będzie efekt wow. Jedno miejsce będzie taki świetny efekt nam robiło, będzie nam bardzo miło patrzeć na nie. Jeżeli byśmy właśnie sięgnęli po te pojedyncze roślinki, czyli na jednej rabacie zrobili mydło i powidło, bo chcemy przecież mieć wszystko od razu, to niestety, ale takie miejsce nie będzie sprawiało wrażenie harmonii i elegancji, albo wiecie, czegoś porządnego, tylko wrażenie chaosu i bałaganu. Mam nadzieję, że te dzisiejsze moje porady troszeczkę Wam rozjaśniły w głowach, być może zainspirowały do czegoś. Na pewno jeszcze tu na kanale Brico Marché nie raz, nie dwa będziemy rozmawiali o pięknym ogrodzie, o roślinach, które warto zaprosić do tego ogrodu. Dziś Wam kilka wymieniłam, które my mamy u siebie i które ja sobie bardzo cenię, ale jeszcze nie raz będę o tych i o innych mówiła tu na kanale. Dlatego bardzo Was zapraszam do subskrypcji kanału Brico Marché, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Po pierwsze, żeby Wam nie umknęły żadne odcinki, a po drugie, żebyśmy byli ze sobą w stałym kontakcie. Ja będę się już żegnała ogrodowo i ptaszkowo dziś, z przepiękną pogodą. Nie na długo, bo widzimy się na pewno tutaj niebawem.